Siemano moi drodzy, ja jestem Farel, a ja Super Sin i witamy w kolejnym odcinku z The Forest. Dzisiaj mamy w planie wziąć zdobyć Chainsaw, tak? Tak. Ale mamy taki fajny, nierandomowy pomysł, żeby to zrobić za pomocą tratwy. Na pewno się zastanawiacie, jak to zrobić, dlatego w tym odcinku Wam pokażemy. Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Dobra wariacie, ja medykamenty mam, ja już Flaming też. Arrow mam, jakiś tam mołotow jest. Tylko... Może zrobimy sobie jeszcze szybko... Ja widzę, że nie, coś brakuje zjadł. Mi bonów. Ja widzę, że bym coś zjadł. Ja widzę, że też bym chyba coś zjadł. Dorzućmy... O, pyk, to mogę zjeść, pyk. Kaloryczne. Dobra, woda jest. Woda jest na dachu? Sprawdzisz? A nie wiem, zaraz zobaczę. Zobaczymy. Albo ja sam wejdę. Tu musimy zbudować tego raincatchera, bo chciałem zobaczyć, czy mogę później po nim skoczyć na szafkę dla Becky. Masz kika? A to ty. A, do tego kika. Nie mam kika żadnego. Wszystko na strzały zużyłem. Dobra, łódkę zostawiam tutaj, bo my nie mamy wyboru. Musimy lądem całą drogę, nie? Dobra. To co, idziemy? To jaki jest pierwszy etap? Idziemy przez ich bazę? Tam zobaczymy, co tam się dzieje. Ja już biorę łuk, podpalam. Dobra, robię to samo. Jesteś za mną? Jestem, kryję cię. Kryjesz mnie? Dobra. Kryjem. To słuchaj, musimy co, nazbierać na pewno trochę logów, no żeby tą tratwę postawić. 7 logów, 4 liny, coś takiego jest ta tratwa. Liny mamy, nie? Liny mamy. Nie widać nikogo. To. Dobra, nawet tu nie wchodzimy, stary. Idziemy, bo dalej, tu... dalej. Dalej, do przodu jeszcze? Tak. A nie tutaj do góry to było? Tutaj zobaczmy, co tu się dzieje jeszcze, wiesz? Bo tu musimy dojść do takiego dużego jeziorka, gdzie będziemy płynęli i będziemy dopiero wtedy kminili. Się zabudowy zbierali. No i zobacz, patrz. Jest, kurde. Dobrze mówisz? Balaton normalnie węgierski nam się otworzył. Uważaj, to są krokodyle. No to trudno, no. Trudno. Trudno, kurde, zjemy krokodyla. Dobra, patrz. B. Ja stawiam. Bołta. Aha, tutaj zaczynamy. Zaczynamy tutaj. Dobra, stary. Zwykła tratwa. No to jak? Ja już dodaję 4 jakiś liny. Jakiś jest maniot. Maniot? Maniot. Pusty. Ale śmiechowy, ty. Coś tutaj. Skrzeczę, dobra. Nie, bo to się do. Ja biorę siekierkę. No i walimy, nie? Tam 7 tych kłótnach, nic nie warto się. I 4 patyki, nie? Dobra, to nie ma co tam się spuszczać mocno. Nie, to nie. To... Postawiłeś już tam? Szybka konstrukcja, tak. Cały... Już jest zawzwodowana. Cały projekt już stoi, tak? Tak. Plany już są. Dobra, wprowadzone. Jestem trochę spragniony, może. Drinknij to. Szybka robota. Dobra, tu się napiłem. Aha, patyków. Ale woda nie smakowała mi. Dobra, trudno. No bo surową wypiłeś na pewno. A po co masz kolę, kurde? Całą szafkę coli mamy. Wiem, ale ją oszczędzam, bo możliwe, że to będzie nie lada, kurde, wyprawa. Ja tutaj właśnie, stary, nad tym balatonem, jak ty to nazwałeś, no. Rozpoczynałem swoją solową serię. Ta jezioro to przez półwyspy się tą drugą... I tutaj zginąłem od razu. Przez całą wschodnią część wyspy to jeziorko się ciągnie. Ile tam potrzeba? Jeszcze jeden log? Jeden log i 4 patyki. Patyków to bym na zapas w ogóle nazbierał. Ja tak samo, dobra, to wywalę. Są użyteczne. Loga masz tego jednego? Taszek, cicho, no. stój, bedlaku ty! No, cicho, aż żeryja, ty, zobacz go. No. Dobra. Patyki, dobra. Przydałaby nam się czasem ta katana, wiesz? Bo tak nie mieliśmy jeszcze i nie zdobyliśmy. Ty, no jak szukamy patyków, to nie ma. No kurde, tak to się sypie. Ty ścięłeś te drzewko, a ja dopiero właśnie je widziałem, bo się zrenderowało. Dobra, mam jakieś tutaj 2 krzewy. Ale nie wiem, czy z tego patyczek leci. Chyba nie, tylko liście. Wiesz, liście, a nie, takie cienkie nie. Kurde, jak normalnie to patyków się aż się wysypują. Na złość to robią. Leci go o dupę za tobą, uważaj. Za mną? Tak. O ty mendo. Podpalimy. Poczekaj, bo blady jest. Tu to będzie za drzewem. Dobra, mu wypierdzi. Widzisz? A jest! O, dużo ich, dobra. Zapraszam. Do tanga. Łap z siekierki, stary. Woo! Woo!
Wow, 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 chamie! Chamie, weź jedę. Mu kontrolnie headshota załóż. Ja kontrolnie muszę palić wrotę, bo mam 0 HP. To medykamenta wal. Medykament jest wzięty, dawaj za mną. Czekaj, medykament się musi trochę... wczytać. No. Dobra, dawaj tu na ten cliff. Czekaj, to headuje i kurde, oni już uciekają. Obsrali gacie. Ja już wjeżdżam. Nie, już nikogo pouciekali. Uciekali? Tak, dwóch zabiłem headem, to się wystraszyli, że taki zajebisty jestem i kurde. A, że jakiś Bowmaster. Kurde. Lepszy. Katniss Everdeen wpadła, mówią. Bastujemy. Dobra, stary. Dalej nie mamy kików, kurde. No, i tak, kurde. Tak to wygląda tropienie kików w tym sezonie. Co oni po drzewach skaczą? Kijek. No, niektóre ta. Naprzeciwko jest jakiś kijek jeszcze. To zajdź. Dobra. Ja tam się ich nie boję. Tutaj będę mógł sobie nalać w popie. O, patyki będą. Dobra. Wody. Dobra, wodę mam. Pyk, 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 patyki. Jest, w końcu patyczki. Pyk, 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 patyki. W końcu patyki jakieś się pokazały na mapie. Ten krater jest mega zajebisty. Będziemy tam na dół schodzili? Dzisiaj? No jakby dzisiaj może nie, ale na następnym odcinku damy radę. Mi się wydaje, że tam może być coś ciekawego. Jak wiecie, co tam jest, piszcie w komentarzu. Tam będzie zadyma straszna, tak podejrzewam, ale tam wolałbym fajnie, by tam było z chainsawem wpaść. I od razu ich tam pruć. Zrobić im teksańską masakrę. Po jajach. Z dupy, kurde, jesień średniowiecza. Gdzie jesteś? Dobra. Widzę cię na mapie, ale jest jeszcze sarenka. Ja sarenkę uwielbiam polować z dzidy. Spirka. Na hita leci, kurde, pięknie. A trzeba normalnie 3 strzały w nią wpakować, jak ona już po pierwszym ucieka. Headshot. No i kurde, pięknie. Połamana. Skurujemy. Dobra, ja mam pełne patyki. Ja też już mam pełne patyki, jeszcze jedzonko wezmę. Ja... jest kolejna sarna, dlatego jeszcze ją sobie podhaczę, bo później będzie problem. Próbuję w biegu ją trafić. Ja nie próbowałem trafiłem. Z tej najlepszej siekiery właśnie walnąć, ale na hita nie siekiery? Leci. No. Tom, sarnę z siekiery? Tak, ale dostała. Uwaga. Dostała hita i nie uznała. Patrz, ale unik zrobiła. To nie jest zła wariatka. Dobra. Ja mówię, kije mam do oporu, a wszystkie wyrzucił już. No, ja mam wszystkie, dobra. Ja mam 20. Ale to już totemy rozwalam. Szmatki będą, kijki będą i kamienie. Dobra. Na ognisko, kurde, miejsce zawsze je. Znaczy, mamy supplysy na ognisko, mamy. Dupa, bo nie ma co jeść. Masz jakieś mięsko masz? Mam, chłopie, 4 bakery. Dobra. I tu jest zajebista dziura. Powiem ci, że tutaj znowu jest głodupiec, nie? Widzę. Ty, ale zwiadowca. Dobra. No. Dostał 2 hity. Na dzień dobry. I siekierą poprawię przez łeb. No i dziękuję. Jeszcze ostrzały oddaj. A. Czemu go jeszcze sobie tak mojego. A, jeszcze raz. A, rączka. Może się przyda. Na pamiątkę. Dobra. Jak kłodami miatam, stary. Jedziemy. Dobra. Czyń swoją powinność, Farel, cofaj. Pedałuj to. Pedałuj. I teraz tak. Tutaj, to co? Stary, gdzieś na brzegu będzie... Ja poluję na te. Patrz, czy nie ma rekina. No znaczy, masz... rekina. Aligatora. Ja poluję na aligatora. Aliguator. I tam. O. O jest tam. Aliguator? Nie, płyń tam po prostu. Wypływamy z tego. Aha, dobra. Wypływamy stąd i jedziemy. Możesz postawić ognisko. Czekaj, patrzę co to. Ty kaczki! Czekaj, weź tutaj, nie. Czekaj, dopłyń do tego, zatrzymaj się. Kaczki? U ciebie jest. Puh! Faktycznie jest kaczka, leci na mnie. Puh! Komando foka z siekiery. Boom! Widziałeś jak się kaczkę wyjaśnia? Z łuku, kurde, patrz, już 4 zarąbałem, muszę to podnosić. Aha. Ty, nie mogę pod wodą podnieść. Szkoda strzał. To niezły prank. No, szkoda strzał. Dobra, jedziemy. Dobra, jak coś będziesz widział na brzegu, to lufuj, stary. Dobra. Czy mi się wydaje, czy nie... nie przepłyniemy? Nie, śmiej, nie denerwuj. Będziemy budować drugą? No to fantastycznie, dobra. To teraz po kamyczkach możemy poskakać. 8 napłynęli. Zajebiście, ale chyba wiesz co? Ale mam praktykę w tym. Z przodu też jest taka jakby żeremia, czyli jednak... czyli nie da się tego przepłynąć tak, o hop, siu. Pomysł upadł, mówisz, całkowicie. No plan upadł tak samo jak powstał. No co, powstał dobrze, no. Tak samo szybko upadł, o. Jak powstał. Tak, to może w ten sposób... jesteś, ta? Dobra. Się zgadzam na to. Dobra, to idziemy brzegiem, no kurde.
Miało być fajnie, bezproblemowo. Stylowo miało być przede wszystkim. W sumie jakby się może człowiek pomęczył, to może by tam wiesz, przepłynął jeszcze, między ale... między tymi kamieniami, ty. Zobaczymy. No między tymi to byśmy jeszcze przepłynęli, a tamtymi to już nie sądzę, nie? Nie, też mi się tak wydaje, czekaj. O, napiję, wtedy zresetuję trochę energii. O, tu już byśmy przepłynęli, ale zaraz zobaczymy. Tak ja się z zającem ścigam, stary. Byłem szybszy przez chwilę. Puchłem. Ty! Puchłeś? Zobacz na wprost. Co przód, leży? Przód samolotu. Aha, to my jesteśmy w tym miejscu? No. A my chcieliśmy przepłynąć tratwą sobie tu tak kurde, ładnie. Kurde, to dwa kroki, kurde, z buta, ja patrzę, będziemy płynęli. No ja też tak myślałem, że to troszeczkę daj spokój. Dalej nam. Ambitne plany. Więcej czasu zajmie i to będzie dalej. Myśmy dłużej budowali tą tratwę, kurde, patyków szukali niż do tego samolotu przyszliśmy. No, standardowo, ale weźmiemy teraz sobie flargana, nie? No, flargan jest w środku. Skrzynki. Ale to pod wodą. Podwodne skrzynki. Płyń, wariacie. A to jakoś można, kurde, wydobyć, ty, zobacz. Skrzynki, czy można wydobyć? No mogę niby trochę można wypchnąć, nie, ale to taka... Gazetka. Prowizora, taka, że szok, nie? O, pięknie, flargan. Flargan. I tylko kilka rac. Circuit, jakaś chyba kaseta. No i... O, muzę będziemy mogli nową puścić. Nowa muza z samolotu. Mogę wskoczyć na dach? Nie, nie mogę. Dobra, to teraz gdzie mam się udać? Gdzieś tu będzie zaraz wejście do podziemia. Dobra, błądzili, w końcu znaleźli. Tutaj musicie od kokpitu po prostu ruszyć tą ścieżką wzdłuż rzeki. Na namioty. I są namioty i tutaj mamy jakieś oczko, możemy sprawić, jakąś kartkę znaleźliśmy. Jest narysowana, są drzewa i krzyżyk jakiś. Dobra, wbijamy. Wskazówki. Dobra, to co, standardowo ty pierwszy? No czekaj, to mamy obaj flaming arrowsy, to możemy teraz arrowsami sobie świecić, czy samą nie, nie, flarą? Ty idź z flarą. Dobra. Ja sobie będę lufował. Standardowo. Tylko, że tym razem chyba troszeczkę powoli, trzeba kucnąć mi się wydaje. Poczekaj. Idę. Cię osłaniam, nie? Cię osłaniam z tyłu. Super, super. Ło! A nietoperz. Kurde, jak one te nietoperze straszą. No, nietoperz. Czy coś tutaj jest? Ja nie widzę. Musi coś być, kurde, bo to tak byłoby zbyt prosto. Pochodź w prawo bardziej. No dobra, idziemy. Idziemy w prawo. Rolexy, hajsu, file. Ło, stary, hajsownicy. Ding, 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 ding. Dawaj monetyzację, znalazłem. Monety za film. Jakieś gówno kurde, znalazłem. No, aż flara zgasła. Dobra. Odpalaj łuk, gościu. Zignoruj to. Zostaw to. Jedziesz. Dobra. Odpalił. Dobra. Co? Wróć się i w prawo. Ty, ognisko, czekaj, ja zapalę to ognisko. To jest jakieś ognisko za darmo? No dobra. I możemy normalnie stare sobie zjeść teraz. Powiem ci, ja bym tak na kurde na spokojnie tutaj nie jadł, dopóki się nie dowiemy, że to jest bezpiecznie tutaj, nie? Normalnie, ten kurde, hajs. Pierwsze co o żarciu pomyślał. Zdobyłem hajsiwo i normalnie zjeść trzeba. Pa, ma fajną koszulkę. No jeszcze ty, cycki nawet aha, wpadać do ognia. Nie ma. Brawo, Jasiu. Zdarza się. Zdarza. No nie zdara. Dobra. Dobra, ja zjem. Ja też. Chcesz zjeść jeszcze? Bo jedno jest dla ciebie. Poamamy sobie. Amamamamam. Zjadłeś? Tak. No i dobra. Dobra. Palimy wrotki stąd. Ja odpalam arrow i ciśniemy. Prowadź. Czemu tam poszedłeś? O, bo kaseta jest. To jest? A nie, to elektronic circuit. Myślałem, że kaseta do mody. Kaseta myślałem, że do mody. Tutaj jeszcze... Wow, jest jakaś lina, że można było zejść, ale jest bardzo krótka, trzeba skakać. Czekaj. Dobra, ja pierwszy. I co? No, normalnie. Na lajcie? Nogi całe. Ty, nogi nie całe? Wyjdziemy. Aha! A to fajnie. To dawaj, idziemy dalej. No to nie mamy wyboru już w tym momencie. One way ticket tak zwany. Co my tutaj mamy? Prawo? Nie, prosto ja bym proponował. Dobra. Dobra. One way ticket. One way ticket. No i co? Kolejna lina. Teraz... Masz jakąś flarę? Dobra, moment. Czy jest daleko, czy nie? Ile masz flar? Jedną, co mi dałeś. Aha, dobra. No to ja jedną chyba tam rzucę, co? Dobra. Taką kontrolną. Dobra. Sprawdźmy, jak jest... O, jest wysoko jednak. Mogłeś zawsze z płonącej strzały strzelić, kurde, ty na dół. Mamy jeszcze dwie flary. Dobra, czekaj, ja cisnę. Czekaj, bo prawie spadłem.
Tak? No, uratowałem się ledwo. Jakieś zapalniczka by się przydała? Jakiś light. Din, 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 din. Mów, kiedy na łeb ci wchodził, żebyś nie spadł. Nie, daleko mam. Dobra. Okej, okay. Jesteśmy na dole. O, kto jest? To jest. Dobra, jesteś. Flarujemy sobie. I teraz... Tutaj coś będzie. Dobra. To musi coś w końcu być, bo to za spokojnie. Tak jak w horrorze idziesz, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. A, spoko, i coś cię wpierdziela. No a jak? W pół. Ładnie tu się bawili, stary. Znowu ognisko, to ja zajaram, bo... Zapal, no, może trochę ich odstraszyć przy okazji. Tak, boją się, niektóre się boją ognia, tylko teraz Alan nie wleź. Dobra. Chainsaw, ha 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 ha. Chainsaw? Już mam. Naprawdę? Bez niczego? To było zbyt proste. Dawaj prosto, teraz można tam... Tam jest pewnie wyjście. Ty, to ja bym w ogóle na twoim miejscu odpalił chainsawa. I byś pyrkał za mną. Ale poczekaj, ja pierwszy zrobię sobie tak. Tu masz benzynę, nie? Poszedł. Jedna flara. Tam drugą strzelmy, zobaczmy co się dzieje. Chainsaw. No, ładnie to poleciało. Odpaliłeś? No kurde. Poka jak to wygląda, stary. O, to jest życie. Gdzie jest chainsaw? Tu masz. W którym miejscu? W prawym górnym rogu. A, faktycznie. Paliwko? Nie, załadowana jest na początku. A tutaj leżą karnisty, nie? A jak? Dobra. No. Dobra, kanistry zawijaj, stary. Ja mam już full. I co? Ja biorę łuk jednak. Ja idę na pierwszy ogień. Z piłą idziesz na pierwszy ogień? Tak, tylko kurde, dawaj. Nic nie widzę, nie? Can't get anymore, no i dobra. Mam nadzieję, w sumie że po się... co mam widzieć, jak mam piłę? Dokładnie, to są twoje oczy teraz. No faktycznie gówno widać w tych jaskiniach. Ja sobie tutaj poskaczę po ścianach trochę. Jakoś za łatwo nam to poszło. Czekaj, właśnie zróbmy rekonesans w ogóle, w którym kierunku... Są dzieciaczki. Ło! Dobra, nie wiem. Flaruj, ja będę go ją piłował. Tak, flarować? Tak. Nie no... Ładnie ci tam idzie, piszczą, a! Wow, jest jakiś wariat? Nie widzę. A, położyło mnie. Ciemno jak cholera. Dostał. Stary, nie świruj. No leżę, nie mogę wstać. Options. Dzieciaczek. Okay. Kilka buletów jest. Reanimuję cię, stary. Dzięki. O, piła od razu się odpaliła. No. Także uważaj teraz. Dobra. Są jakieś skrzynki. Pojechałeś je? No raczej. No i dobrze, tak ma być. Tak kończą frajerzy. A ja na namiocie stoję. Kurde, jeszcze jakieś gazety znalazłem i czyta zamiast walczyć o życie. Dobra. Dobra, odpalmy sobie strzałę. Odpalmy ponownie to. Jest, stoi! Chodźcie tu! Są? Wariaty? No. Woo! Nie, dobra. To jest zły pomysł. Nie działa? Nie, za szybko biegnę. Za szybko biegają. Dobra. Ja cię tylko... Kolejny, Flaming Arrow. Ja ci mogę tylko wsparcie ewentualnie robić, jak się podbiegają, wiesz, bo to tak... Dobra. Bieganie na... Stary, ja tutaj zobaczę sobie teraz... Czekaj, ćwiartuję. Ćwiartujesz? Kurde, to idzie jak w masarni, ty. Tam sobie strzeliłem, nic nie ma. Dobra. Mówisz jak w masarni, no to tak ma być. Pozbierajmy sobie teraz wszystko. Skrzynki otwieram, też chainsawę, mówię. Mam to użyję. Tu jeszcze otwórz skrzynki. Gdzie? Tutaj. Dobra, lecę. Może coś z nich spadnie. Pyk, 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 dzieci. O, Coca-Cola. No i dobra, stary, dawaj, ciśniemy teraz do wyjścia, może tutaj coś będzie. Czekaj sobie zobaczyć, co jeszcze może ciekawego jest w tej jaskini, zwartego uwagi. Bo tu tak na razie mi się smutno zrobiło, że było tak prosto. Dalej na wprost. Będzie amunicja. Dobra, lecimy dalej. Dobra. Ja teraz idę z... Ja odparam, aha. Odparam flarę. Jest, trzeba wysadzić dynamitem. Skałę. Masz dynamit? No kurde, raczej. Dodawaj, wysadzaj.
Czekaj, tu w którym miejscu? Obojętnie? Tutaj jest dynamit narysowany. Jest, dobra, to odejdź. Bo tu się pirotechnik do roboty zabiera. Tak nas wypierdzieli razem z coś tym. Coś idzie? Coś stuka, słyszysz? Ciekawe, run! Co z tego wybiegnie. Run! Ja od razu wskakuję gdzieś na półkę. Dobra, a ja tu będę lufował z tego. Dobra. Zbytnio. Nic nie widać. Jest jakieś przejście, kolejne. Ty nie pchaj się pierwszy, co? Mam pochodni kawałek i lina. Ale tam raczej pierwszy się już pchał. Nie no będę. No i się wepchałeś. Aha. Nisko? Dobra, przydałoby się coś zjeść. Z pewnością. Ja jeszcze się wstrzymam z jedzeniem, ale na tej linii to ja zejdę spokojnie, wiesz? Dobra, idę za tobą. Oczywiście mi pochodnia zgasła, to jest standard. Powiem ci tak, już coś leży martwego i są dziury w dwie strony. Idź tam, zobacz. Amunicja i jakaś kartka no. Z kolejnym krzyżykiem. O to mnie chodziło. O amo? No. Dobra, przechodzę przez szczelinę pierwszy. Mhm. No i co mamy? Kolejną szczelinę? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Ale tutaj już może być bardziej ciepło, więc sobie odpalę. Czekaj. Arrow. Tu. Dobra, trzymamy się prawej strony, tak? Lewej. Lewej. Wstanie, trzymaliśmy się dobra, prawej. Dobra, ciśnij, nie ma co. O, ty, jakie tło! Taki fajny ten sufit. Zorza polarna. Fisut. Woda, na dzień dobry. Woda, faktycznie. Stalaktyty, stalagmity. Lina. O, stary. Lina. Aha, wiesz co? Nie schodź tam. Nie schodzić? Wracamy, nie ogarniemy tego. Sześć małych. No właśnie widzę. No sześć małych. I słyszę i przede duży. Wszystkim. Ta, pisk i... poczekaj, ja sobie stanę tutaj. Mamy jakiegoś sheltera, żeby zbudować? Masz kijki? Kijów. Byśmy zrobili zapis na szybko. Powiem ci, mam 19, to możemy już... Może się uda nam zrobić zapis, zapiszemy. Jeszcze raz. W tym malowniczym mówisz otoczeniu, chcesz zbudować domek? Tak, normalnie, no przytulnym otoczeniu przede budujemy. Wszystkim. We dwóch zawsze spoko. Bom. Dobra. Pięknie. Co, zapis. A my w tym momencie zapisujemy grę. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak się potoczy dalej nasza przygoda, zostawcie 200 łapeczek w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!